Cześć wszystkim, ja nazywam się Michał Guzowski i dzisiaj chciałbym wam trochę opowiedzieć o TypeScriptie. To znaczy, czym jest TypeScript, jak go używać, jakie ma zady, jakie walety i w zasadzie jak w ogóle trafiłem na niego. Bo to jest istotne, żeby powiedzieć, że ja tak naprawdę nie jestem, nigdy nie byłem bardzo programistą JavaScriptowym, raczej siedziałem w technologiach backendowych, C#. W związku z czym, jak zaczynałem swoją przygodę z programowaniem, to tak naprawdę już na samym początku zostałem w pewien sposób ograniczony, zamknięty pewnymi ramami tego, że wiesz co, język musi być obiektowy, czyli będziemy posługiwać się takimi już taką koncepcją obiektów i on jest skompilowany, w związku z czym tak naprawdę zanim w ogóle pokażemy cokolwiek w twojej aplikacji, najpierw tam wyłożymy ci w ciul dużo błędów, żebyś sobie je porozwiązywał. Jak rozwiążesz te wszystkie czerwone kalafiory, to wtedy dopiero będziesz mógł zobaczyć efekt swojej pracy. I tam pojawiały się różne koncepcje, różne problemy związane na przykład ze średnikami, z jakimś silnym typowaniem, że musiałem, jak już stworzyłem jakoś sobie jakiś typ zmiany, to on już potem nie mógł być zmieniony. I to były pewne takie, wydawałoby się problematyczne rzeczy na sam początek, ale to dzięki to, że je poznałem, umożliwiło mi później tworzenie już dużych, skomplikowanych, rozbudowanych aplikacji w pewien ustrukturyzowany sposób. I takimi elementami, które przyszły do mnie razem z tą koncepcją języka obiektowego, to było pojęcie abstrakcji, na pewno znane, bo w JavaScriptie też się pojawia, czyli jesteśmy w stanie sobie posługiwać się abstrakcyjnymi pojęciami w stylu for each element in collection, tak? Ale pojawiło się także dziedziczenie, czyli mamy sobie jakąś klasę bazową, z niej sobie przesłaniamy, jakoś tworzymy klasę dziedziczącą, klasę dziedziczącą i ona ma jakąś część wspólną z tą klasą bazową, a część swoich unikalnych elementów. Tutaj się wtedy też pojawiła kwestia enkapsulacji, czyli nie wszystko nasza klasa dziedzicząca powinna wiedzieć o klasie bazowej, tylko te informacje, które są jej potrzebne. I ostatnia kwestia to polimorfizm, czyli coś, co trudno jest wytłumaczyć machając rękami. Czyli generalnie jesteśmy w stanie posługiwać się, stworzyć sobie na przykład kolekcję swoich klas dziedziczących i komunikować się z nimi takimi funkcjami, czym dostawać się do takich pól, które są typowe dla klasy bazowej. Na pewno każdy z was zna te koncepcje, bo jesteście programistami nie od wczoraj. Natomiast to, co było dla mnie istotne, to to, że mając teraz taki warsztat, od powiedzmy jeszcze, no wiadomo, jak programowałem od wielu lat, no to zawsze gdzieś tam JavaScript, HTML, CSS się przewijało, ale to zawsze były małe, drobne skrypty, małe aplikacyjki. To nigdy nie były bardziej ustrukturyzowane programy. I od jakiegoś roku, może dwóch, zacząłem trafiać na już takie większe projekty, gdzie ciężar aplikacji był przerzucony na frontend, na JavaScript. I w tym momencie zaczęło mi to już doskwierać, że kiedy trafiałem na JavaScript, to ten język, wiele kwestii, owszem, był u niego bardziej elastyczny, czyli to, że jest dynamiczny, interpretowany, jest słabo typowany, to jest super wygodne do krótkich skryptów, ale kiedy mamy już do czynienia z dużą aplikacją, z rozbudowaną strukturą, z modułowością, no to było już w pewien sposób utrudnienie. Trzeba było pamiętać o tym, żeby na przykład przy dostawaniu się do zmiennych, do pól naszego obiektu czy jakichś funkcji, trzeba było pamiętać o tym, żeby dobrze to, żeby jakby nie było autocompletion, w związku z czym trzeba było pamiętać o tym, żeby to zawsze była ta sama nazwa, tak? Nie było typu, w związku z czym łatwo było coś zepsuć. I to są problemy, z którymi ja się najbardziej zmagałem. No i tak kiedyś rozmawiałem sobie ze swoim kolegą z takich swoich właśnie przemyśleń. Powiedział, że no, próbowałeś TypeScripta? Ja mówię, no nie, nie próbowałem, bo zasadniczo wcześniej wystarczył mi podstawowy JavaScript. Nie było potrzeby w ogóle poznawania czegokolwiek bardziej. No to spróbuj. No i zacząłem bawić się TypeScriptem i okazało się, że TypeScript pod tym kątem był bardzo dokładnie czymś takim, co
potrzebowałem, bo z jednej strony posiadał cały czas te zalety wynikające z tego, że jest to język miękko typowany, słabo typowany, jest on interpretowany, więc możemy tam zrobić wszystko, a z drugiej strony jesteśmy w stanie mu narzucić pewne ramy, które pozwalają nam lepiej utrzymać naszą skomplikowaną, rozbudowaną aplikację, jeżeli taką mamy, bo dopiero wtedy tak naprawdę chyba najlepiej używać TypeScriptu. I żeby o tym, żeby coś wam pokazać więcej, to najprościej będzie, jak po prostu zajrzymy do kodu. Okay. I teraz tak, to jest jakaś prosta, krótka funkcja JavaScriptowa. To, co jest w niej istotne, to tak naprawdę to, że jakby no, idee nasze totalnie, nie ma żadnych problemów z tym, że tak naprawdę w sumie nie wiemy, czym jest x, czy on, możemy go dodawać, czy nie, czy on ma pole, czy potem tworzony obiekt n będzie miał pole, name i tak dalej. I teraz, kiedy używamy sobie TypeScriptu, pierwsza rzecz, jaką na pewno zauważycie, zmienia nam się rozszerzenie z JS na TS. Pojawiają nam się pewne informacje, czyli hej, tutaj za bardzo nie możesz użyć takiego X-a, bo nie wiemy, czym on jest. Tak? I przykładowo, kiedy mamy tak samo, kiedy mamy pole name, to tak samo ten nasz obiekt n powinien być tego typu. I teraz możemy sobie w takiej funkcji w tym momencie na przykład zdefiniować, że jeżeli ona ma na nic nie zwracać, no to będzie typu void. Jeżeli chcielibyśmy, żeby na przykład zwracała nam cyfrę, to w tym momencie dajemy typ number. I załóżmy teraz, wykomentujemy sobie te części. Żeby nam to cokolwiek pykło. Tak. I w tym momencie, gdybyśmy chcieli sobie taki plik skompilować, to zobaczymy, że jego wynik tak naprawdę będzie dalej zwykłym JavaScriptem. Nie będzie żadnych dodatków, więc to od razu pokazuje nam, że pomimo, że tu mieliśmy jakieś adnotacje o typach, w wynikowym już transpilowanym kodzie nie ma żadnych dodatkowych informacji. Jest po prostu czysty JavaScript. W związku z czym pierwsza informacja jest taka, że możemy sobie TypeScripta używać po to, żeby tworzyć kod zwykły JavaScriptowy. Ponadto istotną informacją jest to, że tak naprawdę jesteśmy również sobie w stanie przy takim nawet takim pliku JavaScriptowym po prostu zmienić mu rozszerzenie i zasadniczo on będzie kompilowany. Znaczy mamy tu pewną informację, to wynika z tego, że w TypeScriptie jest wrzucona można tworzyć pewne reguły, które nam dodatkowo pomagają przy kompilacji i jesteśmy w stanie powiedzieć, że okay, jak nie będzie żadnego typu nadanego dla zmiany, no to wtedy zwróćmy o tym informację. Taki plik dalej będzie kompilowany. I istotne jest to, że ten plik, który był na początku JavaScriptowy, on dalej jest świetnie kompilowany, rozumiany przez TypeScript. Kolejną istotną informacją jest istotną rzeczą, która pojawia się w TypeScriptie, są interfejsy, czyli tak naprawdę ja o nich myślę jak po prostu o typach. Załóżmy, że mamy prosto funkcję, która zwraca nam punkt, dostaje się do jakichś pól i tak naprawdę mamy tutaj dostęp do pola Z, którego nie ma w naszym P. I to jest jak najbardziej z punktu widzenia JavaScriptu OK. Natomiast w TypeScriptie już, żeby ustrukturyzować sobie w pewien sposób naszą aplikację, musielibyśmy sobie stworzyć taką
taki typ point, który miałby trzy pola. I zauważcie, że jeżeli na przykład nie byłoby takiego pola Z, no to dostalibyśmy informację, że tego pola nie ma. I w tym momencie już, jeżeli nawet byłaby to złożona aplikacja i jakaś część zmieniłaby się w tej aplikacji w zupełnie innym miejscu, to mielibyśmy o tym informację w innych jej częściach. I tak samo kompilator od razu nam podpowiada składnie, więc nie posługujemy się tutaj abstrakcyjnym any, bo wtedy wszystko jest wszystkim, tylko mamy już zdefiniowane, że OK, ten nasz P to jest punkt i my znamy dokładnie definicję tego punktu. Więc jesteśmy w stanie sobie tutaj to uzupełnić. Możemy również posługiwać się typami generycznymi, możemy tworzyć enumy. I ostatnią rzeczą jest oczywiście klasowość, dziedziczenie klas, ale to już w sumie w ES-ie 6 się pojawiło. Natomiast to, co jest tutaj istotne, to jest enkapsulacja, czyli jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, że OK, mamy sobie klasę employee, która posiada jakieś zmienne. I teraz nie chcemy jakieś pola. Nie chcemy teraz, żeby te pola były na przykład widoczne w instancji danego obiektu. To w tym momencie używamy sobie private'a. Jeżeli nie chcemy, żeby było widoczne w instancji, ale było widoczne w klasie dziedziczącej, to używamy protected. Są to znane koncepcje z języków obiektowych, takich jak C# czy Java, ale już w skryptowych, jak JavaScript, nie było czegoś takiego. I kolejną rzeczą to jest na przykład sposób definicji, czyli możemy sobie stworzyć kilka definicji jakiejś naszej metody. W taki sposób, że przesłaniamy daną funkcję. I wówczas w wywołaniu takiej funkcji jesteśmy od razu, kompilator jest świadomy tego, że mamy tutaj kilka definicji danej metody. Jesteśmy w stanie od razu z kompilatora dostać, z autocompletion dostać taką informację. Co bardzo przyspiesza jednak programowanie i cały ten proces tworzenia oprogramowania. Oczywiście możemy także tworzyć interfejsy i na ich podstawie tworzyć klasy poprzez implementację. Istotną rzeczą jest to, że tak jak widzieliście, mieliśmy tutaj kompilator TSC. Dodatkową rzeczą, która przychodzi nam z TypeScriptem, jest plik konfiguracyjny, który możemy utworzyć w prosty sposób. I tutaj możemy definiować różne rzeczy, jak ten TypeScript nam działa. Na przykład, jeżeli chcemy użyć elementów, które doszły nam w ES-ie 8, domyślnie tego nie ma w TypeScriptie, ale jeżeli tylko zdefiniujemy w pliku konfiguracyjnym, że będziemy używać teraz biblioteki dodatkowo, ładować bibliotekę ES217, to pojawiły się wszystkie rzeczy, które weszły do ES-ie 8. Docelowo TypeScript jest kompilowany do ES-a 3. Możemy zdefiniować, żeby był na przykład kompilowany do 5. Niemniej tak naprawdę cały ten plik konfiguracyjny, poza tym, że ma wiele różnych możliwości, to najczęściej używane są właśnie te, czasem jeszcze umożliwiamy kompilowanie plików JS, bo domyślnie nie są one, znaczy będziemy dostawać errory, natomiast w momencie, w którym zdefiniujemy to w pliku konfiguracyjnym, to nasze pliki JavaScriptowe będą prawidłowo rozumiane. Więc to daje nam wówczas taką możliwość, że możemy sobie wziąć naszą aplikację JavaScriptową i moduł po module, plik po pliku, przenosić ją na TypeScripta. I teraz wracając do naszej prezentacji, TypeScript tak naprawdę jest nadzbiorem, supersetem dla wszystkich funkcjonalności, wszystkich elementów charakterystycznych dla poszczególnych wersji ES-a. On koniec końców kompiluje się najniżej do ES-a 3, więc jest kompatybilny wstecz względem wersji. Jeżeli chodzi o
tooling, o pewne elementy, które wspierają nam kodowanie. ESLinta, na pewno część z Was używała go w swoich aplikacjach JavaScriptowych. Pojawiło się coś podobnego dla TypeScripta zwane TSLint, który również sprawdza nam składnie i budowę naszego kodu. Dodatkowo jest też wsparcie dla Reacta, czyli pojawia nam się nowy koncept, nowe rozszerzenie, czyli TSX, który w przypadku aplikacji reaktowych, nie wiem jak wielu z Was pracuje z Reactem, natomiast w Reakcie podstawowym trzeba na przykład pamiętać o wszystkich elementach, które przychodzą nam z obiektów nadrzędnych. Natomiast tutaj dzięki temu, że używamy już klas, to w tym momencie jestem w stanie bardzo łatwo sprawdzić, czy mam dostęp do takiego obiektu, czy nie. Takiego pola na przykład w stanie naszego Reacta. I teraz ostatnim pytaniem, na jakie trzeba sobie odpowiedzieć, no to no dobra, mamy tego TypeScripta, ale było wiele języków, które gdzieś tam po drodze pojawiały się i znikały, więc czy w ogóle warto się nim interesować? No i teraz pierwszą informacją jest to, że TypeScript jest budowany, tworzony przez Microsoft. Drugą informacją istotną jest to, że tak naprawdę Angular w wersji drugiej został już zbudowany na TypeScriptie. On na początku budował coś jak EdScript, który był supersetem względem TypeScripta, ale koniec końców się z tego wycofali i zostali tylko przy TypeScriptie w wersji Angulara. I tak naprawdę TypeScript jest wykorzystywany do dużego frameworku pozwalającego na budowanie złożonych aplikacji. W związku z czym w momencie, w którym tak naprawdę tym językiem TypeScript zajmują się dwie duże organizacje, możemy być w miarę spokojni, że on będzie cały czas utrzymywany i cały czas będzie aktualizowany. Od razu, kiedy pojawia się na przykład jakieś zapotrzebowanie względem funkcjonalności TypeScripta, są one dawane przez ludzi z Microsoftu. Ponadto warto też zwrócić uwagę na resursy, które w odróżnieniu do Microsoftu jeszcze 5 lat temu byłyby ewenementem. Obecnie już Microsoft może się chwalić tym, że wreszcie dokumentacje wyglądały jak dokumentacje. Także warto rzucić okiem na te pliki. Mamy fajne instrukcje, jeżeli chodzi o to, jak migrować nasze JavaScriptowe aplikacje do TypeScriptu, jak i JSX-owe, czyli Reactowe na React i TypeScript. Więc takim słowem podsumowania, jeżeli myślelibyście o TypeScriptie, to fajnie byłoby, żeby pamiętać o tym, że jest to nadzbiór JavaScriptu, umożliwiający nam wykorzystywanie typowania, wspierany przez IDE do autocompletion i koniec końców jest on transpilowany do ESA 5. I to tyle. Dziękuję Wam bardzo.